Co ty robisz? Zabijam potwory. Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Ucek i witam was w Wiedźmin 3. Dziki Gon. Kochani, zaczynamy. Ostatnio się zgliczowałem w tamtej dziurze i nie mogłem stamtąd wyjść. No ale wczytaliśmy gierę i jest wszystko w porządku, tylko teraz muszę znaleźć jeszcze instrukcję wyprodukowania tego alkoholu, bo kurde. Może w tamtym domku będzie coś. Szanti. No włosy mi przeszkadzają. Co? Nie mogę wejść, bo mi tam niewidzialna ściana przeszkadza. Aha, okej. Okay. Przepisy gorzelnicze. Pergamin jest wyblakły, ale czytelny. To zobaczmy. Jak się robi alkohol? Cialfe. Daję ci ostatnią szansę, głąbie ty. Albo zrobisz wszystko jak należy, albo koniec z terminowaniem i wracasz do domu. Poniżej instrukcję, przeczytaj dwa razy, żeby na pewno dotarło. Wlej zacier do parownika, rozpal pod parownikiem, schłodź kondensator najpierw wajchą z prawej, potem wajchą z lewej, nie na odwrót. Proste? Proste. Bierz się do roboty. Dakfin. PS. Nie wrzucaj zepsutego słodu za gorzelnię, tylko do strumienia, bo to bydle zwierzęcy zapach znowu przylezie. Zwęszy tutaj coś. Dobra, nieważne. Najpierw musimy wlać, więc chyba trzeba wejść chyba wyżej. Części drewniane zbutwiałe, metal zaś nie działy, kurzy od metra, ale poważnych usterek nie widać. Trzeba wlać. Trzeba wejść na górę chyba. Będziemy alkohol robić. Ła! Wiedźmin, naprawdę redzi tutaj kurde nam dają takie misje, że po prostu ja w grach jeszcze takich misji nie widziałem. Nie, czy jednak nie muszę tam wejść, tylko muszę rozpalić chyba odno ognisko tylko i wyłącznie. Tu pewnie trzeba włożyć zacier. A nie, jednak tak. Zrobione. Musiałem, że wyżej trzeba wsadzić. Dobra. Teraz trzeba ten zacier zagotować. Pyk. Teraz trzeba go schłodzić. Trzeba poczekać. Trzeba wystarczy, pora to schłodzić. Dobra, najpierw z prawej, potem z lewej. Wajchy. No daj tą wajchę. Dobra, i teraz z lewej. Proszę, okazuje się, że niezły ze mnie gorzelnik. Geralt będzie skończy z wiedźmistwem, będzie kurde robił alkohol. Jest helgijski spirytus. I teraz musimy druida przekonać, żeby z gremistą porozmawiał. O, tam. O, tu nie mam znacznika. A tu. Zobaczymy, moi drodzy. Mamy spir i mamy kwiatki od sukuba, którego mogliśmy zarypać, ale. Najlepsze to, że nie pójdzie ze mną do łóżka, teraz ten sukub. Dlaczego nie? Kurde, największy ruchacz na podchalu, kurde. Aj, Geralcina. Widzicie, tutaj w dwójce na pewno, bo w jedynce by było coś, jakieś umcia, a tutaj nie ma. Zmniejszone to tutaj zostało. No tak jak w jedynce, gdzie kobiety zostały potraktowane jako marionetki do zbierania, kurde, kart jak Pokemonów, kurde. No 25 kart było maksymalnie, już nie pamiętam ile, ale gdzieś chyba tyle. Dobra, się medytujemy, bo ja eliksir muszę jeszcze zrobić, tam
jaskółkę i te sprawy. No co ty nie powiesz? Dobra, idziemy, nie będę zbierał tych ziółek, nie mam na to czasu. Jak tylko zacznę, macie wejść do chat, zatrzasnąć okna i zaryglować drzwi. No, nie. Co ci wykroić? Ty jesteś Frithjof? Zgadza się, a ciebie wiedźminie jak wołają? Jak mnie wołają? Przybłęda, obcy, muta, a czasem nawet po imieniu, Geralt z Rivi. Człowiek z dystansem do siebie, to lubię. No, co mogę dla ciebie zrobić, Geralcie z Rivi? Gremista wzywa cię do siebie. Chcę, żebyś odprawił z nim jakiś rytuał. Rytuał? Może taki, co go zmieni na powrót z wrednego capa w człowieka. No, pojechałbym do niego choćby ze względu na stare czasy, ale mam pilniejsze sprawy na głowie. Rozejrzyj się. Widzisz, jak sucha jest ta ziemia? Nie padało od tygodni. Trawa na halach marnieje, owce zaczynają padać z głodu. Muszę sprowadzić tu deszcz, ale boję się, że... Czekaj, czekaj, a może ty mi pomożesz? Niby ja. Mam liczne talenty, ale zmieniać pogodę akurat nie potrafię. Chodzi o inny talent. Rąbanie mieczem. Widzisz, matka natura nie lubi, jak wyciąga się z niej coś siłą. Będzie więc stawiać opór i to tak mocno, że przydałby mi się obrońca. To co powiesz? No jak mam? Jeśli pojedziesz potem do gremisty, to tak, pomogę. No to przybijmy targu. A teraz chodź ze mną. Pora na małą burzę. No dobra, będziemy robić burzę. Fajne, najpierw gadanie z sukubem. Fajna ta misja. Jedna z moich ulubionych misji. Gadanie z sukubem. Lepiej poświęcić parę kóz i owiec, niż palić ludzi na stosach jak na kontynencie. Jak to, co ja mówiłem? Najpierw gadanie z sukubem, potem robienie gorzałki, a teraz jeszcze przywołanie burzy. No kurde, trzy w jednym. Wszystko fajne. No będzie musiał kózkę zabić. Szkóra! Swarm! Latna hala! Zaczyna się. Musimy go chronić. Będą mglaki. A mglaki to są istoty... Są... Nie wiem, co to jest w ogóle. Nie będzie przykry... To będzie... Upiór chyba. Tak mi się wydaje. Nie za bardzo. Trupojad. Ciekawe. Dobra. Będę musiał użyć teraz olej. Jest olej przeciw trupojadom. Tu jest. Oś tu świnio. Dobra. Geralt, wyciągnij tę kosę. Dobra. Ja nie potrzebuję odwaru teraz. Ale... O kurde, tam mnie zaatakowały. Wezmę sobie odwar z Wiwerny, gdzie on jest. Teraz patrz jak napierdalam. Po 1000. Ma to wszystko. Burza psia krew. No wow, Geralt. No, taka ładna burza to już mi się od dawna nie udała. Widziałeś te krople? Wielkie jak grochy. Skupiłem się na mglakach. Też wyszły całkiem dorodne. Ano tak, niestety. Zawsze wychodzą, ale może to i dobrze. Dobrze, że wychodzą? Czemu? Bo jakby ze zmianą pogody nie wiązało się żadne ryzyko, miałbym urwanie głowy. Ci by chcieli, żeby padało, a ci słońca.
Jedni by żądali sztormu, a inni morza gładkiego jak tafla szkła. A tak, ludzie przychodzą tylko kiedy naprawdę potrzebują pomocy, a nie bo mają takie widzimisię. Rozumiem. Też czasami nie chce mi się biegać za byle Neckerem czy utopcem. Pojedziesz teraz do gremisty? Z przyjemnością. Po czymś takim z chęcią się trochę... Z chęcią pomogę mu w tym rytuale. Do zobaczenia. Z chęcią co? No dobra. Ważne, że zadanie jest zrobione. Teraz trochę pozbierasz też z tych mglaków rzeczy. I całkiem dużo wylatuje rzeczy, więc... No ale poradziłem sobie spokojnie. Jak nas nie trafią, to ten odwar z Iwerny jest fajny, bo... Nawala całkiem... Nawalamy całkiem nieźle później. Po 1000 chodziło, widzieliście? A dalej jak masło, no po prostu przechylaje się jak domino. Dobra, ale ja muszę znaleźć teraz... No w tej wsi jeszcze nie byłem, to idę tu. A tu jest znak zapytania jeszcze. To... A, bo kij z tym znakiem zapytania. No może zaraz go sprawdzę jeszcze, jest blisko, to mogę go sprawdzić. A najpierw do wioski udamy się. Blandare. To może być twój szczęśliwy dzień. Zagrałem w karty. Zgadzam się z tobą. Dawaj mi tu coś ciekawego. To balista, ekscelencja. Widzę, że tutaj samych tych bierze. To fajnie nawet działa, widzicie? Trebusz. Ciri widzę z ostrej rury. Pojechał. No to teraz zajebio. Zajebał ładnie. Czekajcie, tutaj mogę to wygrać jeszcze. O, trafił jak sposował. Uwal tą szóstkę. Też trafił jakiegoś medyczka, talar będzie. Niedobrze. Dwa razy to samo miał. Dobra. To może być twój. Czyste niebo. Mapa Part Skellig. Bywaj. Bywaj. Zaginieni górnicy. Mała to wioska. Dobra, wracamy do gremisty, bo już wszystko zrobiliśmy.
Czekaj, on coś tu powiedział, że coś ma dla mnie. Co to za propozycja? Jakieś zlecenie? Mógłbym mieć, gdybyś chciał ze mną współpracować. Zwykle pracuję sam. Tym razem opłaciłoby ci się zrobić wyjątek. Poza tym rzadko nadarza się okazja pracy z najsłynniejszym łowcą nagród na północ od Jarugi. Z samym Jango Fretem. I do czego słynnemu Jango Fretowi potrzebny jest wiedźmin? Domyślam się, że sporo podróżujesz. Może natknąłeś się gdzieś na niejakich braci Grosbart? Polujesz na nich? Tak, niezłe z nich gnidy. Jest ich trzech, a wszyscy mają na koncie po kilka gwałtów i zabójstw. Ostatnio nawet jakiś grób rozkopali. Łatwo ich rozpoznać, bo noszą żółte kapelusze. Na sam ich widok wszyscy zamykają się w domach. Co oczywiście niewiele zmienia, bo podpalać też lubię. Nie, nie spotkałem ich. Gdybyś na nich trafił, uważaj. Często już na dzień dobry wbijają człowieka. Nie sądzę, żeby próbowali tego z wiedźminem. Z nimi nic nie wiadomo. No nic, ruszam niedługo na południe. Tam ich jeszcze nie szukałem. No, ciekawe. Nowa misja. Dobra, ale na razie wracamy do... Gremisty. Podczasami mi się pierdoli ta miliona. Ale ten wykrzyknik mnie najbardziej tu irytuje, bo chciałem ten wykrzyknik zrobić. A ten druid ma mnie w dupie. Gdzie on jest? Tutaj. Nie wiem, mam to gdzieś już teraz. Zrobiłem wszystko, co prosiłeś. Świetnie się spisałeś, chłopcze. To jak, Fiof? Zaczynamy? Im szybciej, tym lepiej. Przed nami ciężka noc. W tym rytuale mogą wziąć udział tylko członkowie wewnętrznego kręgu. Dlatego, drogi uczniu, musisz zaczekać na zewnątrz. I pod żadnym pozorem nie zaglądać do środka. A rano zaczniemy nauki. Jak sobie życzysz, mistrzu? Jeszcze będą z siebie ludzie, wiedźminie. No, a teraz sio, na dwór. Coś tu śmierdzi, wiecie? Dobra. Wystarczy. Nie, dobra, jeszcze chyba nie. Co się kurwa dzieje? Dajesz się bucha, ale towar. No najlepszych z Morskoga, a śniewycik z Gradowej Góry. No. Wreszcie się żeśmy trochę zabawili, Frithjof. Wreszcie coś poza tymi cholernymi eliks. Widzę, że rytuał jeszcze trwa. Herald! Mówiłem ci, przeszasz! Tylko druidzi wewnętrznego kręgu. No mogą chlać, tak? Kręgu z ręgu. Tyle się chłopak nabiegał, a ty jeszcze byś go po kątach rozstawiał. No. No dobrze, Geralt. Dalej sobie. I zaczynamy nauki. To lubię przy butelce. Nauka przy butelce. To lubię. Aha. Ja to nazywam metodą aktywizująco-asymilacyjną. Wpierw się aktywizujesz, a potem asymilujesz. No siadaj, siadaj. Zacznijmy od przyswajania toksyn. Tu. Rozumiesz? Praktyka czyni mistrzem. W takim razie mam już niejaką wprawę. Oj, ty łatwiej opanujesz moje szakretne metody. Zobacz, bierzesz eliksir? A mówią, że starość nie radość. Ta misja jest mistrzowska, kochani, naprawdę.
Takiej końcówki misji jeszcze nie było chyba. Starzy, kurwa, przy butelce zapierdalałem tam twardo. Alkoholicy. Nauczyłem cię wszystkiego, co umiem. Czego jeszcze chcesz? To teraz zmienił to. Masz coś na sprzedaż? Mam, ale drogo. A mnie nie obchodzi twoje drogo. Ty masz dużo, bardzo dużo rzeczy. Rebis i Vitrol. O, i o to chodzi, kochasiu. Olej przeciwulepszony. Stotą magicznym. Który pojadą. Miszczu. Większy kamień runiczny. Tutaj właśnie u niego można dużo rzeczy skupić. Te książki można sprzedać, o. No, sprzedajemy wszystko. Grywasz czasem w gwinta? Jeśli pytasz, czy mam ochotę zagrać z tobą, to odpowiedź brzmi... Nie. Boisz się przegrać? Rozumiem. Dobra, wyciągaj talię. Nic. Jeśli przegram, dostaniesz moją najlepszą kartę. No i o to mi chodzi, kolego serdeczny. O, ma Nilfgaard, to tutaj będzie trzeba dużo mieć. Dobra, Triss. Trzeba by karty podeszły. Ciężko będzie. Regis. Geralt. Nie mam kart w ogóle, tak zauważyłem. Słabe karty mam. Ciężko będzie coś zagrać. No nie tego sobie zagra. Zależy jaką ma kartę. Zobaczmy. Wygraliśmy. Tak jest. No, mam jeszcze to. No i ograny pan gremista. Myślę, że jesteś gotów, żeby się zmierzyć z Lugosem Szalonym. Ciekawe, czy będzie chciał z tobą zagrać o swojego katakana. A Wallach. Tajemniczel. W końcu, kurwa. Dobra, ale teraz mamy Vitrol i można go zrobić. No, tam.
O, widzę, że tutaj składników mam od cholery. Mogę to ulepszyć, ale zaraz. Najpierw muszę mieć niebieskie kamyczki, biała mewa. Dobra, białą mewę możemy zrobić. Mamy alkoholek, więc spoko. Gdzie jest ten witrol? Ulepszona jaskółka. Gdzie jest ulepszona jaskółka? Nie, wyśmienita jaskółka, przepraszam. Nie, ulepszona chyba jaskółka, czy co? Poczekajcie, bo... Olej. Są oleje, gdzie są eliksiry? Niżej. Petardy. Czekajcie, gdzie są eliksiry? Wyżej. Jaskółka. Lepszona jaskółka i wyśmienita jaskółka. Tutaj trzeba szukać. Jest. Biała mewa. A, i dwa potrzebuję, czyli będę musiał zrobić raz. I dwa. Potrzebuję dwa witrole, więc muszę... Tak. I tak. Ja mam już najlepszą jaskółkę, jaką mogę mieć. Dobra. To chciałem, to mam. Teraz wszystko ulepszamy. To, co mogę. Tak. Tak. O, nie mam czegoś. Wątroba z trola jaskiniowego. Albeo, czyli ten szary. Mam to? Mam. Po co potrzebuję? Biała mewa. Dobrze, teraz ulepszony przeciw reliktom. Niedźwiedzie sadło i wątroba z trola jaskiniowego. Nie wiem, czy on to będzie miał, raczej nie. Nauczyłem cię wszystkie. Pokaż mi swój towar, a nie. Co powiesz, jak? Zagrajmy, niech będzie. Czekaj, może jeszcze coś. Czekajcie, może jeszcze coś od niego wygram. Muszę wywalić to. Tego nie, bo... Bitmolda, dawaj jeszcze raz. Dijkstra, świetnie. Szilard? Szilardzie! Może jeszcze coś wygrał od niego. Dobra, niech będzie Borg. Zagra jeszcze. Dobrze. O! O!
Ale teraz mu wyleciało. Dawaj, tu Vatiera. Albo Dijkstra. Ciężko będzie. Zagraj na Natalisa jeszcze. Ciężko będzie. Raczej przegrał, ale jeszcze zobaczmy. Tak, przegrał. No coś jeszcze od niego wygrałem. Nauczyłem cię wszystko. A, jeszcze jedną kartę wygrałem, świetnie. Mam. Może masz jakieś jeszcze coś tutaj, co mi pomoże? Nie, ty nie masz tego. Dziwne, jakbyś miał, tak? Pokaż alchemię. Na razie eliksirów, może na farta białego. Vermilion. Nie wiem, czy ja to mam. Jest. Biała mewa, oczywiście. To niech będzie jeszcze dekokt. A, biała mewa. Wszędzie prawie biała mewa potrzebna już. No tu mocny alkohol jest potrzebny. Dobra. Zethidy tu nie mam. Skarbopająka nie mam. Zbigogona nie mam. Strola. Generuje żywotność w walce i poza nią. To fajne. To może być. Ale mi potrzebne jest jeszcze... Nie wiem, czy mi coś jeszcze... Jeszcze to oleje bym porobił. Niedźwiedzie sabu. Może masz to. Przynajmniej. Masz. Nie chcę tyle. Tyle kup. No ale i tak będę potrzebował. Przeciwko zwierzętom. No dobra, to kup wszystko. Okej. Co potrzebuję, to tego nie będę miał na razie. Jad wisielców to krew pożeracza. Nie masz tego. Dobra, na razie nie. Co to potrzebuję? Żołądek króliszka. Vermilion. Biała mewa. Razy sztuk. Dobra, już weź utwórz. Tyle mogę. Potem alkohol będę musiał kupić. Ulepszę te wszystkie już oleje, żebym miał. Eliksiry te co... Jeszcze puszczyk tam, ale puszczyk to potrzebuje. Coś. Tego na razie nie ulepszę. Jeszcze insektoidom. Mogę. Hydrageum. Czy ja to mam? Jest. To potrzebuję tego. Naśmienity jad wisielców. Humanoidom. Tego nie zrobię. Relikty. Do tego też nie zrobię. Oko Enchyni, czyli Syreny. Tego też nie mam. Ale to zdobędę, więc tutaj nie będzie problemu. Dobra. Najpierw się zajmiemy tym, żeby mieć wszystko. Tego nie mam, bo tutaj muszę... Dobra, to prawie wszystkie oleje już mamy. Jeszcze trochę zostało to. To już prawie mamy. Dobra, bywaj, mistrzu.
Bywaj. Wolałbym... Wolałbyś żegnaj? No to żegnaj. Jedzenie tam zużywam, bo później tak będę eliksiry tylko używał. Ale syf, no po prostu nie mogę. Dobra. Miecze i pierogi, to mogę wrócić już, wrócić, no, ale to później. Dobra, idziemy. Władca Unvik. Fajna tam była misja z gromistą, ale jeszcze zaczniemy następną. Musimy popłynąć na... Gdzie to jest? Tutaj. Na Unvik. Tak? To jest Unvik? Nie wiem, kurde. Już nie pamiętam. Dobra, ruiny Unskar. Urnskar, żeby znaleźć ślady Hjarmara. Dobra. No problem, jak to mówią. To jest przepaść, więc tam nie przejdę. Wow. Mamy most. Jakiś prowizoryczny, ale most. No tak mogłem na płotce pojechać, a nie piechotą latać. Tak zauważyłem, tylko tak trochę. Po co mam płynąć statkiem, skoro można się przeteleportować, nie? Dalej. Ta ulga tego właśnie i fajnie. Oczywiście u mnie też znajdziecie kolejne dodatki do... Mam nadzieję, że jeszcze będę nagrywał wtedy dodatek do Wiedźmina 3, wino i... Te dwa dodatki, które wyjdą. Serce z kamienia i krew i wino. Syreny. No. Oho, gigant. Co tam jest? Dobrze, ale moi drodzy, na tym miejscu zaraz skończymy. Wracać mi pora. Do długiej chaty z rzeką. Czekają mnie tam syn, który wie. I żona piękna, niczym. Jakieś. Dobra, raz, dwa, trzy. Co on tam śpiewa? Z głupim grubasem. Dobra, i moi drodzy, albo tu jeszcze sprawdzimy, kto to śpiewa. Jeszcze. Zobaczyć. Wracać mi pora rodzinne strony. Do długiej chaty z trzechą kładzionej. Czekają mnie tam, syn. Znam piosenkę, którą śpiewałeś. Co tu robisz? Patrzcie, drużyna, następny idzie. A tyle razy im powtarzałem. Co mówisz, Wilfredzie? Z trzech. Oni się nigdy nie nauczą.
Ten sobie przynajmniej piosenki posłuchał przed śmiercią. Kim byli ci ludzie? To moja drużyna. Przysięgali, że mnie nigdy nie opuszczą. I patrz, dotrzymali słowa. Ten wysoki to Wilmar. Obok niego po prawej Wilfred. A ten, co się tak jąka, to Wilhelm. Dlaczego ty i twoja drużyna zostaliście w tym miejscu? Nie możemy odejść. Gdybyśmy znowu spróbowali, gigant by nas wszystkich pozabijał. Tak jak innych. Ty jesteś Harald Psiagęba Jarl Undvik? Słyszałem, że zginąłeś. A wyglądamy ci na umrzyków, ja i moja drużyna? No... No właśnie. To mówisz, że wszyscy myślą, że nie żyję. Może tak jest lepiej. Czemu gigant cię oszczędził? Moja drużyna i syreny pomagamy mu budować okręt. Ja szyję żagle i czasem uciekam, a wtedy syreny przylatują i przynoszą mnie tu z powrotem. A po co mu ten okręt? Gdzie chce popłynąć? A nikomu nie powiesz? Moim ludziom mogę ufać, że będą milczeć jak grób. Milczeć jak grób. Nikomu nie powiem. No dobrze. Gigant chce wypłynąć tą łajbą, żeby gromić bogów podczas Ragnarok. Ostatniej bitwy przed końcem świata. A statek jest już prawie gotowy. Mało tu zwierzyny, a widziałem, jak gigant daje ci jedzenie. Skąd je bierze? Nie wiem, nie pytam. Drużynie smakuje. Tam na ziemi leży ogryziona ręka. Co? Gdzie? Wilmar, kurwa, mać miałeś zadbać, żeby był porządek! Nie umiesz dochować żadnej tajemnicy. Psy. No, mieliśmy do wyboru albo to, albo umrzeć z głodu. Ale wiesz, nikogo nie zmuszałem. Cała drużyna głosowała za. Szukam Hjalmara Ankreid. Podobno wybrał się tu z drużyną, żeby pokonać giganta. A tak, widziałem ich i Wilmar też. Jesteś pewien, że ci się nie przywidziało? Wilmar ma sokoli wzrok. Stali w tym samym miejscu, co ty teraz. Wszyscy wyglądali dość marnie. Rudy Leif, Folan, Vigi. Między nami mówiąc, ten chłopak ma trochę nie po kolei w głowie. No i młody Ankreid. Rozpoznali cię? Nie. I dobrze. Pamiętasz, kiedy to było? Kiedy co było? Kiedy Hjalmar Ankreid i jego ludzie tu byli. A to... nie pamiętam. Pytaj Wilhelma. Mówili, dokąd pójdą? Mówili Wilmar? A tak, mieli rozbić obóz przy starej wieży strażniczej. Łatwo ją poznać, bo stoi pośrodku doliny i zupełnie niczego nie strzeże. Spróbuję wrócić po ciebie, kiedy już znajdę Hjalmara. Taki jesteś pewny, że go znajdziesz? I może jeszcze całkiem sam zabijesz giganta? Oni wszyscy są tacy sami, no nie, Wilhelm? Wydaje im się, że są nieśmiertelni. Czas na mnie. Bywaj. Słuchaj, jakbyś rzeczywiście miał tu wracać, to przynieś mi ze wsi trochę solidnej dratwy. I gwoździe. Gwoździe też nam się kończą. Będziesz pamiętał? Gdzie i dratwa? Będę pamiętał. To władca Undvik jest. Jarl Undvik. Dobra, moi drodzy, ale ja was pozdrawiam bardzo serdecznie. To był oczywiście Mucyk Wiedźmiczy. Dziki Gon. Zapraszam was na następny odcinek i uciekam już. Ale do zobaczenia. Następny odcinek będziemy pokonywać giganta. Trzymajcie się. Do zobaczenia.